chciałem, przyleciał do nas. Proszę. Mamy poczka. Podobno bocian przynosi dzieci. I gdzie on się schował? Schował mi się. Muszę przejść z drugiej strony. Pięknie. Piękny widok. Mamy bociana. Pierwszy raz tutaj się pojawił. Proszę, pióra sobie sprawdza. Wieża komin. Roku, proszę. Jest. Spróbuję jeszcze inne ujęcie. Szkoda, że tutaj sobie gniazda nie zrobiły wcześniej. Boćki, że dopiero teraz przyleciał. Tak jakby na odpoczynek. Ja tutaj nigdzie w okolicy gniazda bociana nie widzę. Tam w sąsiednich wioskach może gdzieś jest. A tutaj nie ma. Pokaż się, stary. A czy ma obrączkę? Nie widzę nic. Miałem kiedyś buciana. Jak jeszcze byłem w podstawówce. Przez 2 lata to był bocian, który nie odleciał, bo miał skrzydło chore, ale fruwał zawsze trochę. 2 lata był w oborze, mieszkał z krowami, a lubiał jeść jelita z kur. Łykał. Siedzi nas bociek, aż mu zdjęcie muszę zrobić. Inne ujęcie naszego boćka. Maciuś, zobacz, bocian tam jest. Maciek, bocian tam jest. Zobacz. Wiesz, Maciulek, buciana mamy. Maciek, buciana mamy na wieży. Ty, a uciekł Maciek. Maciek uciekł, ale bocian jest.
kruk až se odzývá. Piękny, majestatyczny ptak. Ptak polskich wsi. No nic, nie będziemy dłużej. Czas wracać na oddział, ubrać się, bo chodzę w piżamie. Nasz bocian biały, a tutaj mój bocian czarny, bocian Maciek, Maciulek, Maciulek, Maciu, Kiciu, Kiciu, Miciu. Tak, Maciuś? No. O, czyżby się przygotowywał, żeby pofrunąć. Tak jakoś jakby, o jest, jest, o, gdzie mi się uciekł, gdzieś mi uciekł, cholera. Ajej, zgapiłem się, miałem przybliżenie i mi uciekł. A to pech.